Układ pokarmowy film edukacyjny dla dzieci. Cześć, dzieciaki! Nazywam się Kasia. Powiem Wam coś w tajemnicy. Jestem tajną agentką wysłaną na misję, żeby odkryć, jak funkcjonuje ludzkie ciało. Dziś zabiorę Cię na wycieczkę po układzie pokarmowym człowieka. No to hop! Zaczynamy! Udało się! Trafiłam do ust małej Ali. Teraz muszę uważać, żeby mnie nie pogryzła. Zobaczcie. To właśnie tu, w jamie ustnej, zaczyna się proces trawienia. Pewnie już wiesz, że do rozdrabniania jedzenia służą zęby. A wiedziałeś, że w ślinie zawarte są enzymy trawienne? Potrzebne są one do wstępnego trawienia pokarmów. Już pogryzione? To lecimy dalej. Skaczemy do przełyku. Juhu! Jestem już w żołądku! To taki worek mięśniowy, który miesza i zmienia jedzenie w papkę. Hmm. Tu odbywa się drugi etap trawienia. Ojej! Muszę uważać! To chyba sok, ale nie taki owocowy do picia. To jest sok żołądkowy. Który składa się głównie z kwasu. Mógłbym mnie rozpuścić. Tak jak te złe bakterie. Dobrze, że mam ze sobą moją podręczną łódź podwodną. Hi, hi, hi. No dobra, nurkujemy w ten kwas. A razem z nami małe fragmenty jedzenia, które jeszcze zostały. Patrzcie, jaki labirynt! Ale zakręcona rura. W którą stronę jest wyjście? Wyobraźcie sobie, że ta długa rura po rozwinięciu może osiągnąć nawet 6 metrów długości tyle, co trzech wysokich koszykarzy stojących jeden na drugim. Wow! Wiecie już, gdzie jestem? Wielicie cienkim. Odbywa się tu trzeci etap trawienia. To właśnie tutaj składniki odżywcze z jedzenia przenikają przez ściany jelita cienkiego i są wchłaniane do krwiobiegu. Teraz wraz z krwią płyną do każdej komórki organizmu, żeby dać Ali mnóstwo energii do zabawy i nauki. Ale bez pomocy dwóch gruczołów nic by się nie udało. Mowa tu o wątrobie i trzustce. Wątroba to największy gruczoł w naszym organizmie. Dzięki niej żadne szkodliwe substancje nie dostaną się do krwi. Rolą trzustki zaś jest dostarczanie do jelita cienkiego enzymów, które są pomocne w trawieniu pokarmów. My tu gadu, gadu, a ja już jestem na końcu tego labiryntu. Ciekawi was, co jest dalej? Zobaczcie, to jest jelito grube. Tu dostają się niestrawione resztki jedzenia ali. Spójrzcie, ile tu bakterii. Ale spokojnie, nie bójcie się. To są dobre bakterie i bardzo potrzebne człowiekowi. W jelicie grubym wchłaniana jest woda. I zagęszczana jest cała masa resztek pokarmowych. Prościej mówiąc, formuje się tu kubka, a potem wydalana jest ona przez odbyt. O! Coś się trzęsie. Chyba Ala dostała sygnał, że musi iść do toalety, więc to już koniec naszej podróży. Jeśli podobała wam się wycieczka po układzie pokarmowym człowieka, to koniecznie zostawcie tysiąc łapek w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia po drugiej stronie. Pa pa!